No to genialne zagranie. To wcipnie się z tego Hanesku. Zaimitowało zagranie smycza, a potem szybciutko zagrał poza siatkę. Oczywiście tutaj widać było, że Żodra nie miał żadnego zamiaru odgrywać te piłki. Oczywiście publiczności podoba się to bardzo. Krakowskie sukiennice otwarte właśnie po remoncie, a przed tymi sukiennicami Leszek Mazan, miłośnik Krakowa, Krakus. Witam, panie Leszku. Ale nie może pan z tym kablem w ten sposób. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Leszku. Sukiennice jak nowe, czy jak stare? Trochę z technologią mamy problem, jak państwo widzą. Pirat drogowy, jakby to górale powiedzieli, spod samiuszkich Tater. Jaki jest szczyt bezmyślności na drodze? Nie wiem, ale chyba mamy kandydata do tytułu. Przez ponad 5 kilometrów kierowca czerwonego Uno jechał pod prąd. Brzmi to trochę jak sytuacja z dowcipu. Czyżby dopiero po 5 kilometrach zorientował się, w jakiej jest sytuacji? No, byłoby to dziwne, bo był trzeźwy, a do zdarzenia doszło na Krajowej Siódemce pomiędzy Krakowem a Zakopanem. Film, który nakręcili reporterzy TVP Info, pokazuje, że mimo próby zatrzymania kierowca nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarza. Pirat zmuszał ludzi do zjeżdżania mu z drogi i spowodował wypadek. W wyniku kolizji na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sytuacja była tak dramatyczna, że kierowcy ostrzegali się nawzajem przez CB radio i starali się omijać ten fragment drogi. Do akcji wkroczyła również policja, która mimo prób zatrzymania musiała znów wszcząć pościg za kierowcą. Zatrzymani zostali trzej starsi mężczyźni, którzy nie byli świadomi swojego wykroczenia. O, i teraz próba ataku na panią arbiter. Ale będzie tutaj się zmiana, nie tylko zmiana, co powtórzenie, bo trafił mnie w stopę, ja przesunęłam właśnie stopę, popatrzmy. A nie miała żadnego tutaj w związku ze zmianą kierunku piłki, pani arbiter. Po prostu stołek sędziowski i arbiter i słupki to jest stałe wyposażenie kortu i trzeba było punkt powtórzyć. Zawodnik drużyny futbolowej z Iowa wjechał swym motocyklem w ciężarówkę. Trudno w to uwierzyć, ale ma tylko niegroźne obrażenia. Do wypadku doszło 5 dni temu. Sportowiec trafił do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Wypadek spowodował kierowca samochodu, zaczął skręcać w lewo, choć nie miał pierwszeństwa. 20 stopni to jest wszystko to, na co możemy w najbliższych dniach liczyć. To na razie tyle o pogodzie w TVP Info. Do zobaczenia. Na koniec niezwykłe pole kukurydzy w północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. Właściciele gospodarstwa zamienili je w kilkukilometrowy labirynt. Na co dzień to zwykła farma znana w okolicy z wieloletniej tradycji w hodowli bydła. Od początku września do końca listopada zamienia się jednak w jedno z najbardziej rozpoznawanych gospodarstw w regionie. Po raz pierwszy takie niezwykłe pole kukurydzy pojawiło się 17 lat temu w Pensylwanii. Od tej pory kukurydziane labirynty cieszą się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Przenosimy się do Kolumbii, bo jeżeli państwo się tam wybierają, proszę na moment zapomnieć o zwiedzaniu czy zwiedzaniu galerii. W stolicy, w kraju Bogocie, otwarto muzeum dla leniwych. Popatrzmy na zdjęcia. Z wizytą w kolumbijskim Muzeum Lenistwa trzeba się spieszyć. Nietypowa ekspozycja będzie otwarta tylko przez tydzień, ale podobno warto. Przez 7 dni hamaki, materace, poduszki, koce, śpiwory i łóżka będą służyć odwiedzającym, no i pomagać im w leniuchowaniu. Podziemny przedmiot pożądania.
Nie wszystkim udaje się wsiąść do pociągów kijowskiego metra. Według zawiadowcy Niny Bandurist winni są pasażerowie. Liczba pasażerów wzrosła ostatnio dramatycznie. Pociągi nie mogą już jeździć częściej ze względów bezpieczeństwa. Pozostaje nam tylko usprawnić ruch pasażerów, żeby szybciej wsiadali i wysiadali. Tym zajmują się upychacze. Ich praca polega na tym, aby jak najszybciej wepchnąć pasażerów do wagonów i zamknąć za nimi drzwi. Metoda jest eksperymentalna, więc specjalistów brakuje. Upychaniem ludzi zajmują się zatem elektrycy, konduktorzy i maszyniści. Niestety, zbyt często są nieuprzejmi, ale za to skuteczni. Część pasażerów przyzwyczaiła się już do upychaczy. Może to i pomoże. Ludziom będzie łatwiej wsiadać do pociągów. Bezprecedensowy wyrok sądu pracy we Francji. 11 listonoszy, Aniu, zażądało odszkodowania za czas, jaki poświęcają na wkładanie i zdejmowanie uniformu. Popatrzcie, oni wnieśli ten pozew latem, więc dlatego te mniej więcej właśnie tyle polega. I sąd przyznał im rację. 1300 euro rocznie, proszę ja ciebie, 1300 euro rocznie za ten właśnie gest. Wyliczono, że włożenie i zdjęcie uniformu to jest 6 minut dziennie. No, ale i gdyby wszyscy zażądali... 6 minut dziennie. Gdyby wszyscy zażądali pracownicy poczty, tutaj widzimy demonstrację pocztowców francuskich, to by kosztowało francuską pocztę 300 milionów euro rocznie. Dlatego... A inne grupy zawodowe, pomyśl. To prastara tradycja, której Europejczycy nie rozumieją. Odpowiednik naszej swojskiej solówki, czyli spuszczenie manta wszystkim, którym się należy. Tak by rozliczyć zeszły rok i więcej nie wypominać przykrości z poprzedniego. Według obserwatorów podczas ceremonii wypłacono dziesiątki tysięcy staroperuwiańskich tradycyjnych chlebów, liści, plaskaczy, czyli celnych ciosów. Każdy z nich to win odkupienie i to niezależnie od płci zarówno bijącego, jak i bitego. Nawet ciężko poturbowani z radością i czystym kątem wypili o północy szampana. My też proponujemy wszystkim zapomnienie o przewinieniach z lat ubiegłych i to bez potrzeby wypłaty odręcznej. W nowym roku i tak przecież wszystkim nazbiera się wystarczająco. Ten balet nie zna granic na wadze. Tancerze ważą nawet 100 kg. Hawański balet. Kubański balet otyłych zadziwia publiczność już ponad 10 lat. Założyciel sam zmaga się z nadwagą, no i założenie miał skromne, chciał zaniechać innych od ćwiczeń rzeczy, no i chciał poprawić ich opinię, wszystkich opinię o sobie. No popatrzmy, jak tańczą, co ja będę mówił.